Siemanko, z tej strony Superza 090 i zapraszam Was na pierwszy mecz w rywalizacji o brązowy medal. Kopenhaga zagra w Celje. Okej, a więc lecimy. Rywalizacja trwa do dwóch zwycięstw. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba nic. Wiecie co, zastanawiam się nad poziomem trudnym, ale nie, dobra, nie, to nie teraz, może przy innej okazji. No i lecimy z koksem. Sezon powoli będzie się nam kończył. Jeszcze minimum 5 spotkań. Plus niespodzianka, którą szykuję dla Was. No dobra, więc lecimy, my jesteśmy Kopenhagą i gramy mecz z Celje. Dobrze. Oj, przejście, piłka dla Waszej drużyny. Gudjonsson i nie ma bramki. Ale piłka dla nas. Świetnie. Okej. Dobrze. Stefansson. Jest gol. 1-0 dla naszej drużyny. Celje, czyżby zrozumiało system mój grania i rzut karny plus 2 minuty kary. Aj, gol dla Celje, 1-1. Hansen, piłka dla nas. I nie ma bramki, nie rzucamy. Dobrze, tylko rzucić bramkę. Nie ma bramki. Gudjonsson nie trafił. Ależ łatwo. Za łatwo idzie zdobywanie bramek drużynie Celje. Gudjonsson, 2-2. A i nie przejęliśmy tej piłki, szkoda. Lagi zaczynają się, lagi, punkt, gol dla Celje. Dobrze, Gudjonsson. Stefansson. Jeszcze raz Gudjonsson i gol. 3-3. Może powinienem jakoś ze skrzydłem, może jakoś z obrotowym powinienem zagrać tą akcję. Dobrze, mamy piłkę. Ależ kombinacyjnie, pięknie. Toft Hansen. 4-3 dla naszej drużyny. Dobrze, René. Świetnie, Stefansson. Pada bramka na Celje. Niestety. Stefansson. 5-4. Dobrze. Gudjonsson. I świetnie, jest wybroniona akcja, czy to jest ten moment? Gudjonsson, jest gol, jest 6-4. Słuchajcie, chyba cięcie będę musiał zrobić. Za chwilę. Dobrze, robimy cięcie. Okej, jestem z Wami z powrotem.
Celia mają piłkę. Słuchajcie, po prostu ładowarkę musiałem do laptopa podłączyć. I tylko tyle. Dobra, i mamy piłkę. Stefansson. Świetnie, to Hansen. 7-4. Nie mogę coś dzisiaj tych piłek przejąć. Aj. I bronimy. Świetnie, świetnie. Dobrze. 5 minut do końca pierwszej połowy. Ze skrzydełkiem Atlason. To nie był chyba najlepszy pomysł. Znowu lag. Znowu lagi, ale dobrze. Aj. Byliśmy... Mamy piłkę. Dobrze. 2 minuty. Zagrajmy akcję na całą połówkę. Indian Son. I jest gol. 8-4. Pięknie. To zrobiliśmy. Dobrze. A więc lecimy z drugą połową. Gudjon Sony 9-4. Pięknie. Z 5 goli różnicy. To jest spora zaliczka. Aj. Niestety gol dla Celie. Gudjon Son 10-5. Przejąć tą piłkę, dobrze. Stefansson. Aj, pada gol dla Celie. Gudjon Son i bramka. 11-6. No chyba będzie 1-0 dla rzut karny dla Kopenhagi. Aj. Nie wybroniliśmy tego karnego. Faulowany Gudjon Son. Gudjon Son 12-7. 20 minut do końca spotkania. Przejęta piłka po raz pierwszy w tym meczu. Gudjon Son 13-7. Dobrze. I znowuż przejęta piłka. Gudjon Son blok i niestety dla nas piłkę mają zawodnicy Celie. Aj, gol. Gol dla Celie, piwowarny. Gudjon Son, jest gol. Dobrze. 14-8. Dobrze. Świetny blok. Dobrze. Teraz Atlason w defensywie. Jest. Dobrze. Wypchnięty. Mamy piłkę. Gudjon Son. Ależ wbił się w obrońców. 15-8. Mamy piłkę. I kolejny gol, 16-8. No, to już chyba jest sprawa załatwiona w tym spotkaniu. Broniarz, bramkarz i mamy piłkę. Świetnie. Gudjon Son, 2 minuty kary, dobrze. Można to jakoś wykorzystać. Jest gol.
udało nam się wykorzystać te 2 minuty kary. Dobrze, Sigurdsson. Okej, mamy znowu piłkę. 8 minut. My już tego meczu nie przegramy. Proszę, proszę, jaka piłka do obrotowego. Toft Hansen. 18-8. Nie wolno nam tego przegrać. Już zresztą nie da się. Nawet jakbym nie grał, to nie przegramy tego już. Dwie minuty kary. Spróbujemy 20 bramek rzucić. Taki cel, można powiedzieć. Sigurdsson, jest 19 gol. Czyli jeszcze jedną bramkę w ciągu 4 minut. No to bez problemu. Raczej. 2 minuty teraz kary dla nas i gramy w osłabieniu. I broni nasz bramkarz znakomicie. Leci kontra. Czyli rzucimy bramkę w osłabieniu i tak jest, Stefan. Są 20-9. Świetnie, Stefan, są brawo. Czy rzucimy jeszcze jakąś bramkę? Gudjonsson, jest. I koniec spotkania. 21-9. I Kopenhaga prowadzi serię już 1-0 w rywalizacji do 2 zwycięstw. Jest bardzo blisko już od brązowego medalu YouTube Playoffs. No dobra, a więc ja będę się z wami żegnał w środę. Zobaczycie dalszy ciąg tej pary i kto wie, czy to nie będzie ostatni mecz w tej parze. No a potem już wielki finał do 3 zwycięstw. Zobaczymy, kto będzie w glorii chwały, a kto będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę porażki. No dobra, a więc żegnam się z wami. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.